wszystko nigdzie nigdy nie pomaga. No, nazwisko to nie jest wszystko. Trzeba mieć umiejętność, trzeba mieć pasję, trzeba mieć różne rzeczy, które na pewno jest łatwiej czasami, a czasami trochę trudniej. W zależności w której kwestii. Ciężko pracować na swoją markę, żeby zostać rozpoznawalnym, tak, rzeczywiście, tak, że to jestem ja. Tak, to jest bardzo ciężko. Ja to robię od 12 lat. Od 5 już zupełnie na swoją markę. To jest tak, że właśnie jak się jest... To jest trochę... Wracamy do tego pierwszego pytania, czy jest łatwo, czy nie. Czasami jest łatwo, czasami nie, bo czasami nazwisko i błędy spowodowane przez innych ludzi z nazwiska też tobie obarczają, albo czasami sukcesy innych ludzi tobie też spadają na ciebie, a ja jestem bardzo ambitnym człowiekiem i chcę, żeby wszystko, co ja wykonałem sam ze swoimi rękami, rączkami takimi małymi. Wtedy mam satysfakcję, wtedy mam jakąś naprawdę poczucie, że czegoś dokonałem i że to nie jest po prostu bo. Mówiłeś, że fantazja jest potrzebna w kuchni. Na ile sobie można pozwolić na mieszanie smaków, na kombinowanie? Jest jakaś granica? Słuchaj, granica jest twoja wyobraźni i smaki. Nie wszystko, co wymieszasz, mimo tego, że bardzo chciałeś, żeby to fajnie wyszło, nie zawsze dobrze wyjdzie, także są... Wiesz, kuchnia jest trochę rodzajem magii, bo alchemicy, jak się uczyli tysięcy lat temu chemii i różne magie, to też trochę to było podobne. To jest tak, że kuchnia, przez to, że jest świat tak piękny i tak multikulturowy, i tak zróżnicowany, jest to, że zawsze można czegoś odkryć, można czegoś poprawić, można czegoś pociągnąć, można czegoś zmieszać. I to jest piękno w naszej robocie, jest to, że codziennie ja się budząc, to zastanawiam się, co mogę nowego odkryć i co mogę nowego się nauczyć. Bo uważam, że człowiek jest... ma sens życia, dopóki będzie czegoś się uczył i czegoś dokonywał i osiągał. Jeżeli ten moment, że już przestaniesz chcieć się uczyć i będziesz chciał przestać czegoś odkryć, to wtedy zaczynasz powoli się cofać i umierać. Jest miejsce w kuchni na kompletnych dyletantów, takich kulinarnych, czy w ogóle można ich wpuszczać do kuchni? No każdy z nas kiedyś, najlepsi mistrzowie kiedyś byli debiutantami. Nie ma, jeżeli byśmy ich nie wpuszczali, na przykład jakbym nie dał pędzla Picasso, nawet tego jak miał te początki, to by nie był Picasso dzisiaj. I tak samo jak najlepszy szefowi kuchni, jakbyśmy od kogoś my nie dostali pierwszego kopa w dupę albo pierwszą pochwałę, może byśmy nie byli tam, gdzie jesteśmy teraz. Nasz zawód jest po to i piękno naszego zawodu jest to, że dzielić się. Dzielić się nie tylko jedzeniem, tylko też naszą wiedzą, żeby ten zawód nigdy nie umarł. Ale widzę, że łączysz kuchnię z tym, co w sercu, że to nie jest tylko jedzenie, nie ma inaczej, ale to jest po prostu kontakt z drugim człowiekiem. Ale po to to robimy. My nie pracujemy, żeby bydło karmić. Nie jestem rolnikiem. Jestem człowiekiem, który chce stworzyć z niczego czegoś i podzielić się z kimś, który sprawia przyjemność. Po to się robi. Nie robi się po to, żeby być milionerami, bo w gastronomii się nigdy nie zostanie milionerem, ale robi się to z pasji przede wszystkim. A jak nie z pasji, to czuć tego. Da się to wyczuć od razu, że to nie ma tego serca? Jest coś takiego. Znasz kuchnię śląską? Trochę znam. A jak sądzisz, na ile ona jest podatnym materiałem do tego, żeby ją w jakiś sposób urozmaicić o, nie wiem, jakieś smaczki takie egzotyczne? Czy to się da w ogóle... Nie da się, bo wtedy już nie będzie śląska. Mhm. Ale czy może być jakąś bazą do wariacji na temat? Nie, ja uważam, że nie. Ja uważam, że trzeba... Trzeba zostać trochę, możesz szaleć, możesz eksperymentować, możesz robić różne rzeczy. To się nazywa wtedy kuchnia fuzją, kuchnia eksperymentowalna. A jeżeli chodzi o kuchnię regionalną, bo to poruszyłeś temat regionalny teraz, to nie możesz zmienić regionów. Nie możesz dodać do na przykład modrej kapusty ananasa. Kurwa, to nie będzie modra kapusta wtedy. Tak?
trochę w tym jest. Jak masz kilka rodzajów kuchni. Masz, jeżeli chodzimy o kuchnię śląską, no nie możesz zmienić, ona musi zostać śląska. Kuluska śląska, co chcesz z nią zrobić? No, jak ją zrobić inaczej, to już nie będzie śląska. To jest ten też paradoks tego wszystkiego, że my możemy wariować, możemy tworzyć, możemy różne rzeczy robić piękne, ale jeżeli zaczynamy wchodzić w tematy regionalne, to tutaj za bardzo nie zrobić, bo nie zrobić na przykład kwaśniczkę mazurską, nie będąc na Mazurach i nie robiąc tak, jak się robi z kapusty kiszonej na Mazurach. Nie, nie zrobisz tego. A jak zrobisz taką samą, to ona będzie taka sama dobra, ale ją nie zmienisz, bo wtedy to już nie będzie rosół. Tak samo jak z rosołem. To rzeczy coś zupełnie innego. Chcesz zrobić rosół na, nie wiem, na wieprzowinie? No nie. To już nie to. To już nie to. Na ile ci się podoba ta moda w tej chwili na gotowanie, na te programy kulinarne? Wiesz, to jest dobra platforma do zmian, bo ja przyjechałem do Polski, to królowało takie coś, co mamy za nami i takie rzeczy jak chłopskie i coś tam i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ilość była bardzo ważna dla konsumenta w Polsce i to było 15 lat temu. Teraz mocno się to zmieniło ostatnich kilku lat. Po pierwsze, też Polak ma trochę więcej możliwości finansowych. Ma możliwość wyjeżdżania za granicę i widzi też, że coś innego istnieje na świecie. Dodatkowo telewizja mu daje świadomość pewnych rzeczy, pewnych wyborów, które on będzie musiał dokonać i tak dalej. A uważam też, że nie każdego stać na to, żeby dobrze zjeść, bo zdrowo jeść niestety jest kosztowne i nigdy nie będę tego mówił inaczej, bo tak jest, ale można na przykład, sorry za język teraz, nie jeść gówna przez 6 dni, żeby ten 7 dzień dobrze zjeść. I może w tym kierunku idźmy, jak się nie ma zasobów finansowych albo możliwości, ale ważne jest to, żeby ten jeden dzień, a potem ten drugi dzień, potem ten trzeci, posmakować i coś zmienić w swoich orientacjach. I Polacy to robią. Polacy też wracają do swoich rzeczy, które też jest do zrozumienia. Historia spowodowała to, że jedliście głównie kapustę i świnie, i ziemniaki. No i teraz trochę się zmieniło, bo jednak jak bierzesz stare książki kucharskie, to jest 1 000 000 zup. Dziczyzny, sosnych dań, regionalnych i wracamy do tego. A kiedyś nie mogliśmy do tego wrócić, bo była moda na zachód, bo jest dobrze jeść sushi, a nie kurczę kapuśniak. No to ja wolę zjeść dobrego kapuśniak regionalnego niż sushi, które będzie z importowanej ryby. I ogórkową. I ogórkową. Z pasją mówiłeś o tej ogórkowej, wspominałem. Z miłością. Z miłością. To już nie pasja. To była melancholia. A jak patrzysz na dzieci w kuchni? Dziecko w kuchni to jest moneta, bo może być aniołem i może być wspaniale, jak może być to gehenna i diabłem. Wszystko zależy od dziecka, wszystko zależy, co się chce z tym dzieckiem w kuchni, ale przede wszystkim z dzieckiem nie może być nic na siłę, wiesz, bo to jest tak, że wyczuję od razu. Dziecko jest gąbką, jeżeli otwiera swój mózg, jeżeli chce. Jeżeli musi, to nic z tego nie będzie. A ja uważam, że im wcześniej nauczymy i zaszczepimy pasją, jakąkolwiek, czy to do malowania, czy to do tworzenia filmów, czy to do jedzenia, czy to do czegokolwiek, to my musimy mieć pasję, cele w życiu. A teraz dzieci niestety mają z tym kłopot. Mają nosa w komórce, w komputerze, widzą świat wirtualny, a to, co jest piękno, my rodzice zapominajmy im pokazywać. A kuchnia jest jednym z tych elementów, które jest piękne. Tak samo jak piękne jest podróżować. Tak, a nie musisz mieć dużo pieniędzy, możesz podróżować na piechotę 100 metrów od swojego domu. Znaleźć to piękno. A czasami to jest trudne. My, nasza rola trochę też zapomnieliśmy o tym. To jest ten problem, uważam. Także dziecko w kuchni jak najbardziej, ale
Trzeba uważać. Ostrożnie. Jednym z elementów dzisiejszego pokazu jest hasło afrodyzjaki w kuchni. No. Zdradzisz jakiś swój ulubiony afrodyzjak, tak. Który? Tak. To będzie coś, to będzie coś bardzo egzotycznego? Tak, moja żona. Moja żona zawsze dla mnie działa jak afrodyzjak. Rozumiem. No, to jest dobra puenta w takim razie. Dzięki wielkie.